Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się nad ogólnym stanem ludzkiej świadomości. Wiem, że to jest temat szeroki jak ocean, najszerszy we wszechświecie, ale jeśli skupimy się na paru punktach, to będziemy w stanie ocenić podstawowy stan świadomości ludzkiej. Uderzającym dla mnie, mimo że działo się to już prawie od 2 lat, ta wścieklizna intelektualna i szaleństwo związane z małym chińskim przyjacielem w cudzysłowie, uderzyło mnie to, że w grudniu zeszłego roku mówiono, że dziadkowie nie powinni przyjmować na przykład wnucząt, bo wnuczęta mogą ich czymś tam zarazić i dziadkowie tego nie przeżyją, a podobno już wszyscy mieli wszystko gotowe, zaimplementowane medykamenty i miało być wszystko dobrze. I chodzi o to, że skoro już mieli wszyscy zaimplementowane wszystkie medykamenty, to dlaczego dalej wizyta wnucząt miała być dla dziadków śmiertelnie niebezpieczna? Nikt tego pytania publicznie w mediach oczywiście wiemy dlaczego nie zadał, dlaczego nie jest to takie wszystko. Dlaczego nie jest to takie wszystko jasne? Ponieważ skoro już dziadkowie mieli według oficjalnej wersji dostępnej zaaplikowane, kto chciał medykamenty, kto nie chciał, trudno, da się zabić. Dlaczego wnuczęta nie mogły odwiedzić dziadków na święta? A w lutym następnego roku, czyli 2 miesiące później, 24 lutego, kiedy się pogorszyła awantura na wschodzie, ponieważ trwa ona od 2014, tak naprawdę jest to pełzający konflikt, ale nieco się zintensyfikował. Przybyli do nas nowi przychodźcy i nagle media powiedziały, że trzeba otworzyć dla nich drzwi, bo to są biedni ludzie i tak dalej. I ci sami dziadkowie, którzy 2 miesiące wcześniej bali się gościć swoje wnuczęta, mimo że zaaplikowali w dużej części sobie różne cudowne medykamenty, albo to, co uchodzi za medykamenty, ci sami dziadkowie i te same rodziny z wnuczętami przyjęły gości ze wschodu, którzy w większości nie mają żadnych medykamentów, mają jeszcze dużo innych chorób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czegoś to ja nie rozumiem. Jak naprawdę ludzie mogą mieć wybraną świadomość i nie kojarzyć podstawowych faktów? Jak mówiłem, w grudniu bali się swoich wnucząt czy kuzynów, bo mogą ich zarazić, mimo że wzięli medykamenty, a 2 miesiące później biorą ludzi bez żadnych medykamentów ze wschodu, gdzie wiemy, jak sytuacja sanitarno-epidemiologiczna pod każdym względem wygląda, że jednak tamta służba zdrowia no, nie działa, że wiele rzeczy nie zostało jeszcze naprawionych i raczej szybko nie zostanie. Postsowiecki ogólnie system się wali dalej, coraz bardziej, ale wzięli tych ludzi, duża część z tych właśnie dziadków czy babć, wzięli, czy także rodzin tych dziadków i babć, wzięli tych przychodźców i ich ugościli i goszczą ich do tej pory. Jakoś epidemiologicznie nikt nie umiera masowo. Tylko problem jest, że rzeczywiście wielu ludzi nie widzi tych zależności, że coś jest nie tak. Tak samo jest w przypadku węgla, który miał być na jesień, żeby ogrzać nas na jesień i na zimę, a może będzie w grudniu, może będzie na wiosnę, tylko jeszcze nikt nie wie, którego roku. Ojejku, powiem tyle. Jakoś nigdy nie miałem wysokiego mniemania na temat ogólnego poziomu intelektu społecznego, gdyż większość społeczeństwa jest jaka jest i raczej podąża niż sama myśli podąża za czymś, ale to co widzę teraz, jak dobrobyt i technologie ogłupiły ludzi, to aż ciężko mi się na ten temat wypowiadać, bo naprawdę słów brak. Ale trzeba mieć nadzieję, że przynajmniej ci, co starają się myśleć i walczą o swoje i o rozsądek, jakoś przetrwamy w wystarczającej liczbie, żeby się ten świat kompletnie nie zawalił. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.